Kasia, który mecz polskiej reprezentacji podobał ci się najbardziej na Euro? Spuszczę na to pytanie kurtynę milczenia. A który może gol w takim razie doceniłaś najbardziej? Dyplomatycznie odpowiem, że ten z początku podcastu. Ha! Który strzelił? Lewandowski. No, chociaż tyle. Jak widzicie, Kasia jest niezbyt zapalną kibicką. Ja po prawdzie też nie czerpię wielkiej przyjemności z oglądania polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Dużo bardziej wolę oglądać siatkarzy, no bo fajnie jest, jak wygrywamy albo zdobywamy srebro przynajmniej. Dlatego też nie pojechaliśmy na tegoroczne Euro 2020 odbywające się w 2021 roku, ale znamy kogoś, kto pojechał. I wiecie, co to ma wspólnego z naszym podcastem? To, że ta sytuacja pokazuje, że imprezy sportowe i turystyka sportowa rządzą się własnymi prawami. Otóż w środku pandemii, czy też raczej w tym interludium między pandemiami, można sobie pojechać do kraju, który jest zupełnie zamknięty, tak jak Rosja, i do którego trzeba mieć wizy. Ja w czasie Euro nie jest zamknięty i można sobie wyjechać bez wiz, tylko z testami. Żaden problem. Ten podcast o turystyce sportowej będzie naszym ostatnim podcastem. Przed wakacjami. Wrócimy do Was w październiku z zupełnie świeżym materiałem, który mamy nadzieję nagrać w czasie tych wakacji. Będzie to zupełnie inna forma, którą będziemy nagrywać w drodze z ludźmi, których spotkamy. A przynajmniej taką mamy nadzieję. Trzymajcie za to kciuki. Tymczasem wracamy na ziemię, to znaczy do Polski, bo jak się okazuje, większość Polaków będzie spędzała tegoroczne wakacje w Polsce, więc nie będziemy jeździć na wielkie imprezy sportowe, jak Igrzyska Olimpijskie, które zaczynają się już za 3 tygodnie, tylko na mniejsze, kameralne imprezy sportowe, których też w Polsce nie brakuje. Są one o wiele bardziej zrównoważone niż te duże imprezy. W ogóle co to za pomysł, żeby organizować Euro w 11 miastach? To jest jakby definicja niezrównoważonej turystyki i bezsensownego zupełnie latania między stadionami, co jest męczące, drogie, źle wpływa na środowisko i nie jest nikomu potrzebne. Co jak się okazuje, też kibice nie oglądają tego Euro. Ma 40% mniej oglądalności niż poprzednie. Naprawdę. I nie wiem, czy to nie ma związku z tym, że właśnie jest tak rozbite pomiędzy różnymi krajami. Tak zgaduję. Ciekawe, ciekawe. Ale my porozmawiamy z organizatorem jednej z kameralnych imprez, czyli z Wyrypy, z Kubą Królem, który opowie nam troszkę, jak to wygląda właśnie od kuchni, co takiego fajnego jest w tych mniejszych imprezach niż to ogromne, masowe, i zaprosi do uczestnictwa w jednej z Wyryp. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć! Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem. Ja nazywam się Kasia. A ja Kuba. Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy. Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Cię żaden odcinek. W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę. Dawno, dawno temu w Indiach żyły sobie białe słonie. Dobra, Kuba, generalnie wygląda na to, że troszkę ci umknął temat naszego podcastu. Mamy białe słonie, białe jelenie, to takie mydło. Generalnie zwierzęta albinosy, ludzie albinosy. No i z reguły z takim zwierzęciem trzeba się obchodzić bardzo delikatnie. Jak ze przysłowiowym słoniem w składzie porcelany. Otóż Maharadża indyjski, jak kogoś nie lubił, jakiegoś swojego ziomeczka, albo chciał mu zrobić psikusa, to darował mu takiego białego słonia, który był świętym zwierzęciem, no i bardzo cennym i w ogóle. Co znaczy, że jego utrzymanie, bo słoń dużo je, jak się można domyślić, kosztuje sporo. Taki słoń nie może pracować, no bo jest święty. No i generalnie spory kłopot dla takiego obdarowanego. I takim terminem biały słoń określane są często inwestycje na Igrzyska Olimpijskie albo Mistrzostwa Europy. To ewidentnie jest jednak w temacie. Efekt białego słonia to coś, co mogliśmy obserwować przy tak naprawdę większości imprez sportowych na świecie. No, szczególnie na przykład w Portugalii, gdzie po Mistrzostwach Europy okazało się, znaczy portugalskie władze myślały nawet nad tym, żeby zburzyć część stadionów, które wybudowały w małych miastach. Miasto 20 tysięcy mieszkańców i stadion na 20 tysięcy mieszkańców, no zupełnie bez sensu. To nie tylko koszty i w ogóle, ale nawet przeliczając to ekologicznie, ile to cementu, betonu, zmarnowanych surowców. Na coś, co ma energii. Służyć raptem na kilka imprez. No, serce boli, ale może zanim zaczniesz opowiadać o tych wszystkich białych słoniach, bo mogę się założyć, że znając ciebie, historia ta ma kilkanaście przykładów i samych smaczków, to może w ogóle zastanówmy się, jak do tego doszło, że ludzie stwierdzili, że świetnym pomysłem jest to, żeby zrobić, wybudować tak ogromną infrastrukturę, która tak naprawdę służy, no co, przez ile? 2 tygodnie? Jak Bozia da, może miesiąc?
Tak. Jak wiadomo, igrzyska były obecne już w starożytności, bo ludność chciała igrzysk i wina, albo wina i igrzysk. Chleba. I chleba. Znaczy głodnemu chleb na myśli, a w tym wypadku chlebem jest wino, no dobrze. A w XXI wieku... Chcemy tego samego. Chcemy tego samego, ale przede wszystkim chcemy mocnej rozrywki, poczucia wspólnoty, mocnych przeżyć, akurat emocji. W tym roku mieliśmy sporo mocnych przeżyć związanych z pandemią. I w momencie, kiedy społeczeństwo się wzbogaciło i mogło zacząć myśleć o tym, że nie tylko chlebem i winem człowiek żyje, ale także przeżyciami, to rozpoczęto między innymi intensywny rozwój turystyki sportowej. Ten sektor jest sektorem, który ma ogromny potencjał i przynosi ogromne pieniądze tak naprawdę. Czy to prawda, że turystyka sportowa wszelkiego rodzaju i taka też bardziej indywidualna turystyka sportowa rozwinęła się na niesamowitą skalę w XXI wieku, jak zresztą każdy rodzaj turystyki, ale nie zapominajmy, że turystyka sportowa funkcjonuje od samego początku istnienia turystyki, to znaczy już Thomas Cook, założyciel pierwszego biura podróży w historii, najpierw zabierał oczywiście anonimowych alkoholików na wycieczki po Wielkiej Brytanii, ale i nie tylko anonimowych, ale i właściwie tych, co chcieli żyć w trzeźwości. No dobra, nieważne. Ale już pierwsze zagraniczne wycieczki Thomasa Cooka, a potem też innych biur podróży, były do Szwajcarii w Alpy, gdzie można było iść na nartach. I w ogóle rozwój turystyki jako takiej jest nierozerwalnie związany z tymi wycieczkami Brytoli do Szwajcarii na narty. I pierwsze igrzyska zimowe w historii odbyły się też nie w Szwajcarii, tylko w Chamonix we Francji, ale to obok Szwajcarii, więc jakby się liczy. Rzut kamieniem. No bo te kurorty alpejskie, francuskie również były celem turystów brytyjskich, chociaż jak wiemy, Brytyjczycy z Francuzami mimo wszystko nie bardzo się lubią, dlatego woleli do Szwajcarii jeździć. A jak mają się do tego liczby? W 2016 roku sektor turystyki sportowej wygenerował, zgadniecie ile? Ja wiem. Prawie, no to ty wiesz, no, bo widziałeś moje notatki. 1,5 biliona dolarów, wyobrażacie sobie? I oczywiście analitycy, którzy robili prognozy, byli optymistami i stwierdzili, że nie będzie żadnej pandemii i założyli, że turystyka sportowa wygeneruje w 2021 roku prawie 5,5 biliona dolarów, czyli zanotuje aż 41% wzrost. To jest po prostu niesamowite. Oczywiście przyszła pandemia, przewidywania szlak trafił, ale... Te liczby pokazują, jak ogromny potencjał ma turystyka sportowa, a tam, gdzie są pieniądze, zaczynają się jaja. 40% wzrost rok do roku. Tak, tak, oczywiście. Ale jak wiadomo, w ubiegłym roku te dochody z turystyki sportowej były no, dużo, dużo, dużo mniejsze i w tym roku nie znamy danych, nie ma statystyk tegorocznych oczywiście jeszcze. Natomiast no, możemy zakładać, że będą raczej na poziomie tego 2016 roku albo no, nawet niższego. Mimo olimpiady i mimo Mistrzostw Europy, to połowa miejsc jest wolna, a nawet więcej niż połowa zależy od imprezy. Dużo imprez odbywa się przy pustych trybunach wciąż, mimo wszystko w wielu krajach. No, różne są sytuacje. Nic dziwnego w związku z tymi ogromnymi dochodami z turystyki sportowej. Kraje poszły tak mocno w organizację tych imprez sportowych, no i niektóre dość mocno się wyłożyły. Jak otóż właśnie te jest białe to dosyć słonie? Dziwne moim zdaniem, jeżeli popatrzymy na statystyki, a nie wierzę, że włodarze, no dobra, wierzę, że włodarze nie patrzą na statystyki, ale może w jakimś tym urzędzie miasta są jacyś ludzie odpowiedzialni za liczenie pieniędzy i wtedy mówią na przykład prezydentowi, że hej, to się nie spina do końca, no bo tak naprawdę wielkie imprezy sportowe się nie spinają, przynajmniej jeżeli chodzi o finanse, to się nie spinają, są wartości dodane, o których zaraz powiemy i summa summarum dla wielu krajów i myślę też, że Polski imprezy sportowe są pięknym bodźcem do rozwoju, ale no często jest wręcz przeciwnie. Na przykład. No dobrze, opowiedz o tych białych słoniach. Proszę bardzo. Stadion Brazylia w Brazylii. Jak wiecie, gorące klimaty, tak jak polskie lato. Jak wiecie, stolicą Brazylii jest... Brazylia. Tak jest, wcale nie Rio de Janeiro i w tejże Brazylii jest stadion Brazylia. To jest taka jak matrioszka w Rosji, nie? Tak. Brazylia, no, Kasia w Brazylii, jest, w Brazylii. Kasia jest architektem, więc wie o Brazylii. Jak piękna jest modernistyczna architektura, która znajduje się w Brazylii. O nowych stolicach świata myślę, że kiedyś wam jeszcze opowiemy. No, czy Brazylia już nie jest taka nowa, bo ma z 50 lat, ale dalej jest nową stolicą. W każdym razie w tejże Brazylii wybudowano piękny stadion, tylko problem polegał na tym, że ta potęga piłkarska, jakim jest Brazylia kraj, nie ma w mieście Brazylia stolica klubu,
który by mógł wypełnić taki stadion. Budowa kosztowała prawie miliard dolarów, 900 milionów konkretnie, a roczne utrzymanie to 2,5 miliona dolarów. To akurat jest bardzo mało, bo nawet Stadion Narodowy w Warszawie kosztuje więcej w utrzymaniu. No ale, żeby jakoś to funkcjonowało, no to trzeba było to zagospodarować. No i jest oczywiście na tym stadionie mnóstwo różnych działalności, ale najbardziej oryginalną jest zajezdnia autobusowa, moim zdaniem. Także świetne miejsce. Tak, tak. Bardzo ładny stadion w ogóle. Innym ciekawym przykładem jest Stadion Narodowy w Lagos, czyli w stolicy Nigerii, który zamieniono na dom publiczny. Ale taki dom publiczny publiczny, czy chodzi ci o taki dom kultury? Tak, tak. Kulturą fizyczną tam się zajmowano z szczególnego rodzaju. No, wiecie, Lagos jest jednym z najszybciej rozwijających się miast świata i Nigeria jednym z najludniejszych krajów Afryki, więc no, mają duże potrzeby. No, ale niestety, albo stety, w ubiegłym roku zabrano się za remont tego stadionu, który ma być podobno gotowy w tym roku. Miał być przynajmniej, no na razie nie ma najświeższych wieści z budowy, w każdym razie już tam burdelu nie ma. Jeżeli chodzi o Stadion Narodowy w Chile na przykład, no to kiedy Augusto Pinochet objął tam władzę, to zamienił stadion na obóz koncentracyjny. Bardzo praktycznie. Trochę mi odebrało mowę, jeśli chodzi o twoje przykłady. Gdybyś była w Chile, to by ci odebrano dużo więcej prawdopodobnie za czasów generała Pinocheta, który dalej się zresztą cieszy w społeczeństwie chilijskim dużym poparciem, ale nieważne. Stadion pierwszy Realu Madryt na przykład, o czym nie wiedziałem, zamieniono na więzienie. No i wiele stadionów spotykał równie ciekawy los. Tak jak mówiłem, w Portugalii zastanawiano się, czy nie wyburzyć tych stadionów. W Grecji część stadionów stoi pustych. W Montrealu na przykład stadion nazywają The Big O, czyli Wielki Dług, o czym powiemy później. Pojęciem białego słonia możemy określić w ogóle problemy, jakie spotykają miasta gospodarzy Igrzysk Olimpijskich. Na przykład w norweskim Lillehammer, gdzie były Igrzyska Olimpijskie zimowe w 1994 roku, zbankrutowało potem 40% hoteli. Także nawet Norwegowie nie za bardzo to ogarnęli. A w którym miejscu były sprzedawane budynki za dolara? Też Lillehammer, tak. Stoki narciarskie. A, to były stoki. Tak. No to górale z Zakopanego zrobiliby tutaj dobry interes. No, myślę, że mogą pojechać do Soczi, bo na przykład tam również wioska olimpijska świeci pustkami. No właśnie, Rosja. Znowu wracamy we wschodnie klimaty. I zgadnijcie, ile kosztowały Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji? Było to 13 miliardów dolarów i wtedy to Rosja zyskała totalnie nową infrastrukturę sportową, a na mecze przyjechało aż 3 miliony turystów zagranicznych. I ten mundial uważany był za najdroższy mundial ever. Dla porównania, mundial w Brazylii to było 11,5 miliarda dolarów, a w RPA 6. To były te najdroższe mistrzostwa świata w historii. No ale właśnie, a w ogóle RPA, no moim zdaniem dużo przegrało, ponieważ w kraju po 2010 roku utrzymywało się 40% bezrobocie, a jest to najbogatszy kraj Afryki, jeżeli się nie mylę. Z przytupem. I to się utrzymuje zresztą chyba dalej. No dobra, ale powiedzmy sobie o tej Rosji. Akurat. No tak, Rosja i zimowe igrzyska. Akurat w Soczi nie byłem. Oczywiście widzieliśmy te zdjęcia, że właśnie wioska olimpijska jest pusta, że miasto te mieszkania duchów niszczyją, miasto duchów. To jest właśnie standard. W Atenach mamy to samo. Obiekty olimpijskie piękne niszczą. Nawet w Pekinie obiekty olimpijskie niszczą, co akurat Chińczyków bym o to nie posądzał. A jednak przy okazji no, w igrzyskach olimpijskich zimowych w Rosji pogwałcono wszelkie możliwe przepisy środowiskowe, budowano w parku narodowym, zmieniono stosunek dróg wodnych, no, ekolodzy tam protestowali, to ich zamykano. No wiadomo, Rosja. Chciałeś powiedzieć strukturę. A co powiedziałem? Stosunek. Ale jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, moim zdaniem Rosja wygrała całkiem sporo. Znaczy byłem w Moskwie, w Petersburgu, kiedy Rosjanie przygotowywali się do Mistrzostw Świata i muszę powiedzieć, że jakby tempo poprawy infrastruktury, no wiecie, to jest kraj autorytarny. Jak Putin zarządzi, to tak ma być. Więc jak zarządził, żeby odpicować piękne miasta, to pieniądze się znalazły. I rzeczywiście przynajmniej te dwa miasta, ale wiem, że inne też, zostały naprawdę pięknie wyremontowane i podskoczyły przynajmniej o klasę wyżej, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Pojawiły się ścieżki rowerowe, co wcześniej było nie do pomyślenia. W ogóle. Mieliśmy takie porównanie, gdy jechaliśmy właśnie po Moskwie rowerami, że naprawdę dużo się zmieniło. Ale mało tego, służby rosyjskie dostały prikaz, żeby turystów zagranicznych, których wcześniej no, traktowano jako zło konieczne, tak bym powiedział, traktować jako no, tych naszych gości? Gości umiłowanych. Tutaj
pragnę odróżnić władzę rosyjską od człowieka rosyjskiego, bo akurat Rosjanie zawsze nas traktowali super przyjaźnie. Natomiast jeżeli chodzi o milicję, czy też potem policję, to raczej zawsze się starałem trzymać na bezpieczny dystans kilkudziesięciu metrów przynajmniej od przedstawicieli władzy. Tymczasem no, zgodne relacje wszystkich kibiców mówią, że policjanci byli pomocni, policjanci, żandarmeria, wojsko, OMON i cała ta reszta struktur siłowych w Rosji generalnie robiła dobry PR Rosji. No i ci turyści wracają potem do Europy i mówią, hej, a właściwie ta Rosja to tak prawie, że Europa, że normalny kraj. Ale niesamowite, nie? Jak policjanci można zrobić, spoko, nie? Jak można trochę mydlić oczy, nie? Tak, i to jest... Ale wiesz, co jest jeszcze lepsze? Bo tym policjantom trochę zostaje w tych głowach, tak, nie? Że właściwie jak nie pałują, no to... Też można osiągnąć skutek, nie? Mamy historię z pierwszej ręki teraz, z ostatniego Euro, kiedy kibice jakiegoś tam kraju wyszli sobie przed hotel, żeby sobie poświętować, to otoczyło ich nagle tam 100 policjantów, którzy jednak grzecznie im powiedzieli, że nie wolno hałasować, bo to jest cisza nocna, czy coś tam, proszę tam bawić się do hotelu, nie? Jakby spoko. A mogli zabić. Więc takie imprezy robią Rosji dobry PR. Ona się pokazuje Rosji, każdemu krajowi autorytarnemu, przecież Chinom również. Pokazują się jako nowoczesne kraje, z nowoczesną infrastrukturą, z ludźmi przyjaznymi. Mało tego, Rosjanie poznają tych... Rosjanie, znowu mówimy na przykładzie. Ludzie się poznają między sobą. Pamiętamy my w Polsce, jak z Irlandczykami się tam brataliśmy. To wpływa na tworzenie się takiej wesołej wspólnoty międzynarodowej i to jest moim zdaniem dobre. Bardzo dobre. I większość krajów i miast, które organizują najróżniejszego rodzaju imprezy, liczą na poprawę wizerunku, ale przede wszystkim na wzrost turystyki, najpierw sportowej, a potem ogólnej, czyli liczą na tak zwany efekt barceloński. Trzeba przyznać, że Barcelona po Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku wygrała wszystko, co miała do wygrania. Oczywiście też zaliczyła gigantyczny deficyt budżetowy, długi, które spłacała kilkanaście lat, ale... Ale opylało się koniec końców. Generalnie od tego momentu zaczął się ten, my już tego nie pamiętamy, jesteśmy młodzi, miałem 7 latek w 1992 roku, ale Barcelona była takim, no oczywiście pięknym miastem, ale no w takiej drugiej lidze europejskiej, powiedzmy sobie. W momencie, kiedy zaczęli się przygotowywać do imprezy, to postawili nie tylko na budowę samych budynków infrastruktury sportowej, ale zaczęli również od obwodnicy, dodali do tego bardzo szeroko zakrojony program restrukturyzacji starych dzielnic, dzięki czemu nie tylko mieli infrastrukturę sportową, do której przyjechali turyści, całość przestrzeni była o wiele przyjaźniejsza dla turystów i dała impuls do tego, żeby rozwinęła się ta turystyka na naprawdę dużą skalę. No przede wszystkim w Barcelonie nie mieli plaż, co jest dla mnie niewiarygodne, ale tak w mądrych księgach wyczytałem, że Barcelona praktycznie rzecz biorąc nie miała dostępu do morza. No w tym momencie... Było bardzo dużo budynków przemysłowych, które były zlokalizowane na brzegu. To wszystko wyburzono? Wysypano piaseczek. I nagle okazało się, że jest pełna plaż w Barcelonie. Co dzisiaj traktujemy jako oczywistą oczywistość, a tymczasem okazuje się, że podobno nie. No i to jest właśnie nazywane, ten boom turystyczny, nazywany efektem barcelońskim, który zresztą potem sukces zjada własne dzieci, no bo Barcelona przed pandemią zmagała się z overturyzmem, czyli tych turystów ale było już za dużo. Ale o tym już rozmawialiśmy. O tym nagrywaliśmy jeden z pierwszych odcinków. Teraz Barcelona znowu próbuje tych turystów z powrotem ściągnąć, bo jak pandemia zapanowała, no to nagle okazało się, że miasto nie ma z czego żyć. No i to jest takie troszeczkę błędne koło w tym momencie. Ale wszystko zaczęło się od tych Igrzysk Olimpijskich. Na drugim końcu tej skali jest efekt montrealski, bo jak widzicie, sportowa nomenklatura jest rozbudowana i tak samo turystyka sportowa ma swoje ciekawe terminy. W Montrealu były Igrzyska w 1976 roku, no i Kanadyjczycy, którzy wydają się dosyć ogarnięci, aczkolwiek jak posłuchamy historii ostatnio o masowych grobach dzieci inuickich, które odkryto w Kanadzie, to możemy się zastanawiać, czy na pewno do końca. Ale to musisz wtedy powiedzieć o tym, gdzie zostały one odkryte, bo jest to nierozerwalnie związane z kościołem. Tak, dlatego nie będziemy teraz mówić, bo przecież nie chcemy poruszać tematów kościelnych, broń Boże, tutaj. Mówimy teraz o sporcie. Więc no, przestrzelili z Montrealem, Kanadyjczycy skończyli z deficytem w wysokości 2,5 miliarda dolarów, co 50 lat temu no, było sporo więcej niż dzisiaj. No i właśnie ten stadion olimpijski stał się symbolem tej finansowej klapy i
podobno do dzisiaj nie doszli do porozumienia, kto ma ten stadion utrzymywać, a to jest 20 milionów dolarów. No to zaczekaj, to łącznie. To w ogóle jak? Ale mi się bardziej podoba przykład Grecji, która też jest malutkim krajikiem w odróżnieniu od Kanady. Najbiedniejszy kraj w Unii Europejskiej, jeden z. No teraz już nie, bo my jesteśmy, mamy Rumunię, Bułgarię, ale tak, no na pewno nie jest to pierwsza liga europejska i organizacja kosztowała ich 15 miliardów dolarów i jak mogli sobie na to pozwolić, to wzięli kredyty w Unii Europejskiej, w Brukseli, czyli u Niemców tak naprawdę, no i mieli potem, jak pamiętamy, albo i nie, solidne problemy z ich spłacaniem, uliczne zamieszki, właściwie taką rewolucję praktycznie. Ty lubisz te rewolucje. Tak, bardzo, ale znowu pamiętajmy, że zawsze przyczyny leżą gdzieś tam głębiej, to się zaczęło właśnie od tych igrzysk olimpijskich i do dzisiaj ta wioska olimpijska, te stadiony w Atenach, no może nie w centrum Aten, ale no w tym obszarze wielkich Aten, zostały opuszczone. To jest ciężkie do ogarnięcia, bo dużo łatwiej jest ogarnąć, dlaczego na przykład opuszczone są obiekty olimpijskie w Sarajewie. Tutaj zaczepiasz o tą turystykę, moim zdaniem trochę nostalgiczną, trochę urbex. Trochę ta NATO turystykę również, no, tak, tak. No akurat jest to chyba jedyny z tych obiektów, które widziałem, chyba nawet razem widzieliśmy tor bobslejowy w Sarajewie, to jest jedna z najsłynniejszych opuszczonych budowli olimpijskich na świecie, dlatego, że to jest na wzgórzach dookoła Sarajewa, a na wzgórzach dookoła Sarajewa podczas wojny w Bośni stacjonowały wojska serbskie, które ostrzeliwały z tychże wzgórz Sarajewo, no i tam były stanowiska artylerii po prostu. Kurczę, wiesz co, mam takie wrażenie, że ta nasza rozmowa biegnie w takim kierunku bardzo negatywnym. Dobrze, to coś pozytywnego. Pozytywnego. Ja tutaj mam całą listę przygotowaną negatywnych skutków. No dobrze, proszę bardzo. Wpływ na środowisko. No to fatalny. Sochi, przykład. Mamy tutaj zaśmiecanie terenów, niszczenie gleb, płoszenie zwierząt, jeśli mówimy na przykład o rajdach samochodowych. Więc powiedzmy sobie, jest grubo. No i do długiej listy przewinień ogromnych imprez sportowych i też turystyki sportowej jest wysiedlanie ludności pod wioski olimpijskie, pod stadiony. Tutaj ogromna akcja była w Brazylii. Tam protesty ludności rozpoczęły się na grubo przed samą imprezą i trwały podczas niej, co, jak się domyślacie, nie wpłynęło na zbyt dobry PR. No w ogóle, jeżeli chodzi o Brazylię i jej Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata, to tam były przewały niesamowite. Za korupcję skazano mnóstwo osób, w tym byłego prezydenta Lulę, który być może był najmniej winny w tym wszystkim, bo był dużo lepszym prezydentem niż ten obecny, ale nieważne. Co ciekawe, na 27 obiektów wybudowanych z myślą o Igrzyskach Olimpijskich, 12 zostało potem całkowicie zamkniętych. Utrzymanie stadionu Maracana w Rio de Janeiro, tego z najsłynniejszego bodajże stadionu na świecie, jest tak drogie, że na stadionie czasami odcina się prąd, bo zarządcy nie opłacają rachunków. Wioska olimpijska miała być przebudowana na osiedle, no ale nie było inwestora na to. 200 urzędników zostało skazanych za korupcję. Także no, Brazylia nie wygrała, ewidentnie nie wygrała na Igrzyskach Olimpijskich, ale tutaj znowu, żeby było pozytywnie, Japonia. Proszę bardzo, zaraz będą Igrzyska Olimpijskie w Japonii. Nie wiem, czy wiecie, bo ja nie wiedziałem, że to na kilkanaście dni przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1967 roku otwarto pierwszą szybką kolej na świecie, czyli Shinkansen. Najbliższa impreza w Japonii będzie pod znakiem robotów, bo to one będą w dużej mierze obsługiwać turystów. Z braku ludzi, wiadomo. Co pokazuje, jak daleko idziemy i o ile poprzednie miały pokazać Japonię jako kraj taki nowoczesny, bo wtedy Japonia przeżywała ten największy swój boom w historii rozwojowej. To w tym momencie ewidentnie stawiają na pokazanie swojej nie tyle nowoczesności, co po prostu kosmicznego pójścia w przód. W 1964 roku były poprzednie Igrzyska Olimpijskie w Tokio, chciałem sprostować. I tak, mówisz o tych kosmicznych technologiach, no bo Japonia była drugą gospodarką świata przez długie lata, straciła tą pozycję na rzecz Chin chociażby. No i teraz chciałaby no znowu jakoś tam zaistnieć prestiżowo przede wszystkim. I dlatego to głównie Toyota produkuje roboty, które wyglądają moim zdaniem przerażająco i które mają pomagać na przykład niepełnosprawnym, chociaż jak widziałem prezentację, to ten robot tam podaje koszyk niepełnosprawnej osobie przez 5 minut. No cóż, ale mają podobno niewidomych prowadzać na miejsce na stadionie. No tego nie pokazali w prezentacji. Te roboty tam zachowują się tak durnawo trochę, mogą ci pomachać albo powiedzieć hello, no ale cóż, wiemy, że Japończycy też nie są głupi i na pewno, no nie wiemy, mają to policzone, chciałem powiedzieć, ale myślę, że nie. jak każdy organizator wielkiej imprezy. No ale to może już kończ
kończąc pomalutku właśnie ten wątek. Właśnie chciałam cię poprosić o to, żebyśmy przenieśli się do Warszawy, generalnie do Polski. Stadion Narodowy, tutaj akurat jestem zdziwiony, bo okazuje się, że polskie stadiony wybudowane na euro mają się całkiem nieźle, to znaczy... Całkiem nieźle. Tak, Narodowy przynosi 20 milionów złotych zysku średnio rocznie, przez pierwsze parę lat przynosił straty, ale potem to ogarnęli. No zresztą wiecie, tam jest lodowisko, koncerty, sale kongresowe, wielkie imprezy. Ja pracowałem nawet albo na Stadionie Narodowym. Narodowy. No Szpital Narodowy to jest w ogóle złota inwestycja. No zarządca tutaj chyle czoła, ogarnia sprawę. Jeżeli chodzi o inne stadiony w Polsce, te zbudowane na euro, one się utrzymują na granicy opłacalności albo przynoszą małe straty, co znowu jak na obiekty sportowe jest jeszcze do ogarnięcia w miarę, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystkie zarabiały. Moim zdaniem euro 2012 dla Polski bardzo się opłacało. Może nie do końca pod względem finansowym, natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę, którą dostaliśmy, no to był gigantyczny kop moim zdaniem. To znaczy oczywiście byśmy te autostrady i tak budowali, tylko myślę, że byśmy z nimi nie zdążyli do 2012 roku, a dzięki specustawie, która tam uprościła znacząco sposoby wywłaszczania właścicieli ziemi, no to mamy to, co mamy. I już mieliśmy to parę lat wcześniej, także dobrze. Mamy fajne stadiony, to też dobrze. Mamy ten Narodowy, z którym jesteśmy dumni, naszą narodową dumą. Ale co jeszcze warto powiedzieć, ciekawostka z Poznania. Przez parę lat przebudowywano Rondo Caponiera, takie jedno z głównych skrzyżowań w Poznaniu. No i takie przebudowywano, że nie można było go skończyć. I na Euro 2012 się zawzięli, bo było w Poznaniu Euro. I skończyli to Rondo, po czym po Euro rozkopali to i budowali jeszcze przez kolejne dwa lata. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Wszyscy no. W Poznaniu to pamiętają. Tak, także... No i stadion kosztował też 4 razy więcej, niż miał kosztować. No ale cóż, ale mamy to, prawda? Ale mamy to. Ten odcinek jest podzielony na dwie części. Teraz przechodzimy do drugiej, ku zaskoczeniu wszystkich. Ta pierwsza była tym przybliżeniem globalnych trendów, tego jak to wygląda na dużych imprezach, tylko po to, żeby skontrastować to z tym, jak wyglądają mniejsze imprezy regionalne, które mają o wiele, wiele mniej uczestników i że wygląda trochę na to, śmiem postawić taką tezę, że małe jest spoko i o wiele bardziej zrównoważone. O turystyce sportowej z perspektywy krajowej oraz organizatora takiej imprezy porozmawiamy z Jakubem Królem. Jakubem czy Kubą? Może być Jakubem. Dzień dobry. Może być Jakubem, będzie bardziej poważnie. Bardzo poważnie będzie. Temat również poważny, więc zachowajmy uwagę. Wyrypa na południu Polski. Tak, Potrójna Korona to jest cykl wyryp, który organizujemy na południu Polski, na terenie Dolnego Śląska, na terenie Sudetów, środkowych, wschodnich. Tam robimy 3 imprezy i one polegają na tym, że bardzo ciężką trasę w ciągu 24 godzin po górach należy pokonać pieszo. Ale to chyba nie jest impreza tylko i wyłącznie dla osób, które są turbo wprawione, czy nie? I tak i nie. Jakby mamy różnych uczestników. Niektórzy są tacy oczywiście, którzy przyjeżdżają i bardzo się starają, ale nie docierają do mety w limicie czasu. Są takie osoby. Mamy też takich uczestników, którzy idą, stanowi to dla nich wyzwanie i mieszczą się w limicie. Są też tacy, którzy chodzą szybciej, którzy czasami nawet podbiegają i wtedy ten limit 24 godzin jest dla nich bardzo orientacyjny, bo kończą trasę w paręnaście. Tak naprawdę od momentu, kiedy pierwsi dotrą na metę po właśnie 12-14 godzin, to później do samego limitu 24 godzin cały czas ludzie docierają na metę. No i to pokazuje, że impreza jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć dla wszystkich, ale bardzo, bardzo wiele osób na różnym poziomie jakby doświadczenia i swojej kondycji wytrzymałości jest w stanie się odnaleźć. Wcześniej mówiliśmy o turystyce sportowej również pod kątem rozwoju w regionie, tego impulsu, który dają takie imprezy. No, dla lokalnej społeczności. Jak to wygląda u was? Było to bardzo istotne na etapie w ogóle wymyślania imprezy i później lokalizowania jej. Nie będę wchodził bardzo w szczegóły tego, jak w ogóle powstała pierwsza Potrójna Korona, ale istotne jest to, że zależało nam na tym, żeby pokazać wtedy akurat okolice Gór Bialskich, Złotych, Masywu Śnieżnika. Ten region jest czasami nazywany Sudeckimi Bieszczadami, dlatego że jest tam przepięknie, ale oprócz różnorodnej przyrody nie ma tam ludzi. Możesz przez cały dzień wędrować po szlakach wśród pięknych jakichś takich wąskich ścieżek, drzew wysokich, rosnących, bujnych, jakichś jagodzin, jakichś muchów i tak dalej i nie spotkać żywej duszy. I trochę to chcieliśmy pokazać, że można w takie miejsce pojechać, że można je odkryć i można tam trochę kontemplować przyrodę. Z samego początku takie założenie mieliśmy. Mamy poczucie, że już po 3 latach trochę
sama impreza może być takim magnesem do tego, żeby przyjechać w jakieś miejsce, żeby je zobaczyć. I nie tylko na samą imprezę, ale później wrócić, zrealizować jakieś inne swoje pasje, nie tylko marsze długodystansowe. Wiemy, że nasi uczestnicy przyjeżdżają w te regiony, w których się odbywają imprezy, na, nie wiem, na biegówki, na rower, przyjeżdżają z rodziną pozwiedzać, odwiedzają muzea, jaskinie, bo to taka specyfika trochę Dolnego Śląska. Mhm. Czyli wracają, no i siłą rzeczy śpią tam, chodzą do knajp, zostawiają kasę w regionie. Więc to w połączeniu z też z umiejscowieniem w kalendarzu imprez, bo pierwsza nasza impreza, która w tym roku niestety ze względów covidowych musieliśmy ją przesunąć z kwietnia na lipiec, no miała się odbywać pod koniec kwietnia, a z kolei ta, o której mówiliśmy, czyli Śnieżnicka, odbywa się pod koniec października. Mhm. To są takie nietypowe terminy, które znowu miały trochę odpowiadać na to, żeby wydłużyć sezon turystyczny. Bo zazwyczaj on się zaczyna gdzieś tam w okolicach majówki, kończy się trochę tak, jak się kończą wakacje, może jeszcze wrzesień. A to jest taki bardziej umowny, prawda, ten czas, bo w sumie ten rok ostatni pokazał, że jak tylko możemy, to wyjdziemy. Jasne, jasne, to prawda. No to oczywiście to jest umowne, bo to zależy od specyfiki danego miejsca. No na przykład impreza, którą organizujemy z bazą i metą w Radkowie. Czyli to jest ta, która będzie w lipcu. To jest ta, która będzie w lipcu. I na którą już nie ma miejsc. Nie ma na nią miejsc. Słuchajcie, no naprawdę, ale kolejne dwie nadal listy są otwarte. Tak, tak. To tutaj musielibyście się bardzo szybko zapisywać na Potrójną Koronę Wałbrzyską, która jest 12-13 czerwca w Wałbrzychu, a potem jeszcze na spokojnie mamy dużo czasu do końca października właśnie na Potrójną Koronę Śnieżnicką w okolicach Stronia Śląskiego. A wracając do Radkowa, to jest tak, że na przykład Park Narodowy Gór Stołowych, których tutaj serdecznie pozdrawiam, bo są super partnerem, to czas na reklamę. Tak. To autopromocja nie hańbi podobno. Tak. W każdym razie jest tak, że na przykład w Parku Narodowym Gór Stołowych w okolicach Szczelińca, tam są miejsca takie, w których śnieg spokojnie leży jeszcze i lód w maju, a w kwietniu to już na pewno, dlatego na przykład tam sezon trochę taki wzmożony rozpoczyna się w maju. Potem oczywiście wakacje i tak dalej. Wrzesień jest, ci, którzy nie muszą iść, nie wiem, do pracy, do szkoły, to zawsze studenci najchętniej we wrześniu pewnie wyjeżdżali i tak się to składa, ale jest to umowne. Każda gmina ma swój pomysł, jak zagospodarować jakąś swój teren i swoimi pomysłami przyciągnąć turystów. No my jesteśmy jakimś tam małym kamyczkiem w tym ogrodzie. Jak wygląda taka współpraca z regionem? To znaczy właśnie, bo mówisz tutaj o parku i ja rozumiem, że w jakiś sposób tam odbywa się limitacja osób, czy jak wygląda to właśnie ze względu na Park Narodowy? Bo to jest chyba ważna kwestia, jeżeli przerzucasz trasę przez taki teren ochrony. Jasne, jasne, jasne. No to też jest tak, że te miejsca, które są najciekawsze na trasie, one często są chronione w jakiś sposób ze względu na swoje walory, a my chcemy je pokazywać i na przykład na właśnie trzymając się Orlickiej, to jest tak, że startując w miejscu, którego na razie jeszcze nie możemy zdradzić, bo uczestnicy je poznają dopiero na starcie. Czyli wielka tajemnica. Wielka tajemnica i potem idą wielką tajemną drogą, aż dochodzą do miejsca, o których już mówiliśmy, czyli na przykład na torfowisko pod Zieleńcem. No i torfowisko pod Zieleńcem to jest rezerwat. I tam jest przepięknie. W ogóle zachęcamy wszystkich oczywiście, żeby tam się udać. Można zobaczyć przepiękne połacie właśnie torfowisk. I to jest teren chroniony. W związku z tym musimy wystąpić do właściwej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Później oczywiście cały czas się poruszamy po terenach leśnych. W związku z tym tutaj nadleśnictwa właściwe też muszą wydać swoją zgodę na przeprowadzenie takiej wyrypy, takiego marszu. No i później wchodzimy na teren Parku Narodowego, który ma swoje jeszcze dodatkowe regulacje ze względu na to, że no to są takie tereny już ścisłej ochrony. W przypadku, nie wiem, czy tak jest w przypadku wszystkich parków narodowych w Polsce, ale akurat w Górach Stołowych jest ten limit 500 osób, który też nam wyznacza trochę limit uczestników. Mhm. Do tego nie możemy się poruszać w nocy po to, żeby nie straszyć zwierząt. Te formy ochrony, one są różne ze względu na to, czy to jest ochrona ptactwa, czy jakichś innych zwierząt, czy ochrona gatunków przyrodniczych jakichś i tak dalej. No więc tutaj zawsze musimy to wziąć pod uwagę. To brzmi jak niezła układanka, która ma na dodatek właśnie wiele osób. Jasne. Które muszą wiedzieć o tym, że w ogóle robicie taką imprezę. Tak, wymaga to trochę logistyki, trochę współpracy, dobrej współpracy z partnerami. Oczywiście zawsze jeszcze jest też samorząd, z którym współpracujemy, czy to właśnie Radków, Kłodzki, czy Stronie Śląskie, czy w Wałbrzychu, też miasto Wałbrzych. Ale szczęśliwie trafiamy na razie na super partnerów i jest trochę papierologii, odkąd jest ePUAP, to można ją załatwić dużo prościej, ale wymaga to zgód, wymaga to wniosków, ale no nie jest to coś takiego nie do przejścia, nie do zrobienia. Jeżeli są jakieś wytyczne, to w czasie, tak naprawdę na przykład w przypadku Parku Narodowego
narodowego było tak, że spotkaliśmy się, usiedliśmy, rozłożyliśmy mapy, parkowcy wiedzieli, co gdzie jest, to nie była rozmowa jakaś totalnie wirtualna, tylko sobie powiedzieliśmy, słuchajcie, zamiast tędy idźcie tędy, tutaj mamy takie miejsce ochrony, tu nie idźcie o tej godzinie i wszystko się dało poukładać, więc to jest taka układanka, jest w niej wiele elementów, ale jest to raczej taka przyjemna łamigłówka niż coś totalnie nie do przejścia i frustrującego. Super, bo w ogóle ja na przykład nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużo trzeba zrobić logistyki przy czymś takim, żeby poprowadzić właśnie tak długą trasę. A powiedz mi, gdybym chciała sobie na przykład z Kubą zrobić sobie taki wyryw, to jak to będzie wyglądało? Bo ja nigdy nie uczestniczyłam w takich imprezach, a chciałabym poznać tamten region. Jak to będzie wyglądało? Nie wiem, jak to wasz wspólny start, w sensie jak będzie wyglądał, za to nie odpowiadam zupełnie. Na pewno będziemy mieć różnicę zdań już na samym początku, w którą stronę skręcić. Trasę macie wyznaczoną, to trochę ułatwi sprawę. To nic nie znaczy. Okej. W każdym razie ta logistyka jest takim aspektem też, który ułatwia poruszanie się po trasie, po regionie względem tego, co możemy zrobić indywidualnie. Bo oczywiście każdy może pojechać w górę i każdy może wejść na te szczyty, które my też w trakcie Potrójnej Korony proponujemy. Przy czym dokładamy do tego trochę jeszcze innych rzeczy. Między innymi to, że po drodze macie, nie wiem, punkty odżywcze. Na jednych jest pyszne piwo. Tak w nawiązaniu do poprzedniego... Tak, do podcastu. Do odcinka. Dokładnie, do poprzedniego podcastu. No. Poprzedniego właśnie. Na innych dostajecie, nie wiem, ciepłą zupę, którą ludzie się zachwycają na filmach. Jest oczywiście jakiś tam posiłek regeneracyjny. Czasami przewozimy uczestników z jednego miejsca na drugie, więc nie trzeba swojego samochodu brać, zastanawiać się, gdzie go odstawić i tak dalej. To są takie aspekty, które ułatwiają to poruszanie się. I odbieracie pakiet startowy, w ramach niego dostaniecie też mapę. To nie jest taka mapa jak znana z biegów na orientację, gdzie są punkty i trzeba jakoś do nich dotrzeć. Tutaj trasa jest wyznaczona, możecie sobie pobrać ślad też do, nie wiem, zegarka, nawigacji, do komórki i tak dalej. I chodzi o to, żeby pokonać trasę w tym limicie zadanym 24 najczęściej godzin pod tym zaproponowanym przez nas wariancie. Po drodze zbiera się pieczątki, które potwierdzają naszą obecność na poszczególnych punktach. Czasami trzeba sobie zrobić zdjęcie, czasami właśnie odbić pieczątkę. Obsługa, sędziowie na każdym punkcie uczestnika odhaczają, że on był, że wiemy, że w którym miejscu mniej więcej się znajduje. Część uczestników też ma takie urządzenia śledzące GPS i wtedy na stronie, na mapie możemy obserwować, jak się wyścig... Tak, dokładnie tak. Popychamy kropeczki wtedy. I tak to wygląda, no i pokonujemy trasę. Ona nie jest krótka, bo najkrótsza ma 70 kilometrów na jednej z imprez. No właśnie widziałam te kilometry i jak sobie pomyślę o takim dniu w górach, no to takie 30 kilometrów to jest taka fajna wycieczka, a tutaj mamy w sumie taką podwójną i ponad w ciągu jednego dnia. Tak, to jest solidnie, bo oprócz tych 70-80 kilometrów jeszcze dochodzą do tego przewyższenia. To jest tak, że na przykład Śnieżnicka ma kilometrów 70 i ma 2500 przewyższenia. No to jest taki konkret. Tak, no jeżeli ktoś zbierał odznaki PTTK, czyli taką najstarszą ustanowioną w Polsce górską odznakę turystyczną, to tam przelicznik jest taki, że 100 metrów przewyższenia odpowiada jednemu kilometrowi dystansu. Czyli zbierając te punkty na trasie 70 i 2500 przewyższenia, mielibyśmy tych punktów 95, 70 plus 25. Więc to też pokazuje... To o to chodziło w tych punktach na waszej stronie. Możesz nawiązać do tego, że 100 punktów GOT można zebrać. Właśnie, tak. To są właśnie punkty, które się zbiera na górską odznakę turystyczną. To było. Tak w kontekście w ogóle promowania jakby turystyki w Polsce istnieje wiele odznak turystycznych i nie tylko górskich, też są nizinne odznaki turystyczne, kajakowe, rowerowe. PTTK tutaj jest jakby liderem, ale są też inne jeszcze, inne tego typu twory, które znowu zachęcają, niektórzy im zarzucają, że to jest takie odhaczanie, nie wiem, zdobywanie jakichś blaszek czy czegoś. Ja osobiście uważam, że każde takie rozwiązanie, które powoduje, że ludzie wychodzą w przestrzeń, że jest to dla nich pretekstem do tego, żeby zobaczyć na przykład nowe miejsca, to jest super. Bo czasami są takie wytyczne, że nie wiem, musimy zobaczyć taki szczyt, żeby zdobyć jakąś odznakę. Tak? A bez tego może byśmy w życiu nie dotarli na szczyt B czy C. Więc znowu, jest to pretekst do tego, żeby poznawać świat, kraj. Też wydawało mi się z tego, co tak ogarniałam waszą imprezę, że ludzie tworzą jakąś społeczność. To znaczy, że to jest tak, że
tworzy się wokół was jakaś taka społeczność ludzi, którzy są zajarani takim właśnie wspólnym chodzeniem i poznawaniem tych nowych miejsc i zdobywaniem między innymi tych potrójnych koron waszych. Tak, to jest super, bo faktycznie nasi uczestnicy, tak jak patrzymy, no głównie przez Facebooka się z nimi kontaktujemy, ale widzimy, że na każde pytanie o to, nie wiem, co robiliście w weekend, to mamy masę zdjęć z gór, z takich miejsc właśnie w okolicach przebiegu wyryb albo z jakichś zupełnie innych. Chętnie się dzielą, chętnie się zdjęciami, emocjami z tego jak po górach się poruszają. A widzimy, że to nie tylko jest marsz, to są też różne inne dyscypliny. Co, wracając do twojego pytania o to, co w gminach może się dziać, to powoduje, że ludzie chcą wychodzić, chcą się tym dzielić. Często mamy też uczestników, którzy startują w zespołach. To nie jest tak, że indywidualnie, ale w 2-3-osobowych zespołach, najliczniejsze zespoły, bo mamy taką klasyfikację, to mają po 20 osób na mecie, nie? Czyli... No to jest taka grupa. Super, to jest czat, bo zachęcamy do tego, żeby wziąć znajomych, wziąć przyjaciół, spróbować wspólnie, no bo taki czas spędzony razem jest zawsze fajniejszy i taki bardziej wartościowy. No dobrze, a na przykład ja zdradzę wszystkim sekret, nie lubię za bardzo biegać i też nie lubię się ścigać, więc co mogę wynieść z takiej imprezy w ogóle? Fajnie powiedzieć, że wyrypy w tej formule, jakiej to robimy, to nie są imprezy biegowe. Imprez, w których można biegać, zwłaszcza w górach, jest od groma. Okazuje się, że są ludzie, którzy... Nie właśnie, tak jak mówisz, nie muszą biegać, nie muszą się bardzo na mega wysokie rejestry, wiesz, tętna wchodzić, a mimo to chcą jakiegoś wyczynu, chcą się sprawdzić i w tej formie wyrypa jest taką możliwością. Wyścig w stylu slow. Wyścig w stylu slow, bo ścigasz się z samym sobą, ze swoimi słabościami. Ze swoją strefą komfortu. Jesteś zwycięzcą. No. Ale to jest tak, że masz limit czasu i my na przykład nie podajemy na stronie wyników. Nie? Czy ktoś to wygrywa? No właśnie nie. Czy przyjdziesz po z limitu 24 godzin, czy przyjdziesz po 12 godzinach, czy przyjdziesz po 23:59, to jak opublikujemy listę wyników na stronie, będziecie dokładnie tak samo oznaczeni. Tak samo każdy przychodzi i dostaje taką specjalną przypinkę finishera i potwierdzamy, że ukończyłeś w limicie. Nie? Nie ma znaczenia to, czy zrobisz to bardzo szybko, czy zrobisz to powoli, czy będziesz szedł i sobie odpoczywał na punktach, czy będziesz sobie robił zdjęcia i tak dalej. Jakby chodzi o to, żeby tam być. No myślę, że tak. Jeżeli tylko nie będę na Syberii, to będzie można mnie tam znaleźć. Może pod drzewem gdzieś leżącego. Albo robiącego zdjęcia. O! Mam takie wrażenie, że Kuba, jeżeli pójdziemy razem, to Kuba zostanie na tym punkcie z piwem, a ja to skończę. Znaczy na pewno nie spotkacie nas w jednym teamie raczej, to raczej szybko się podzielimy. Tak, no to takie wyprawy są fajne pod kątem towarzyskim oczywiście, integracji. Tak. I dla każdego coś miłego. Dobrze, Kuba, Tak. Powiedz w takim razie, gdzie można się zapisać i jak to wszystko wygląda, gdzie można was znaleźć, żeby móc uczestniczyć, bo w sumie fajna impreza się szykuje. Przyjeżdżajcie, oczywiście. Na te edycje, na które jeszcze można się zapisać, to znajdziecie i formularz, i w ogóle informacje o tym, o co chodzi razem z dystansami, czy to jest 70 czy 80 kilometrów na www.potrójnakorona.pl albo na Facebooku, zaskoczę was wpisując Potrójna Korona, tam jesteśmy. Także zachęcamy niestety na lipiec już nie mamy miejsc, staną tak naprawdę na październik, czyli tam masyw śnieżnika, tam gdzie powstaje wieża. Czyli zakończenie sezonu z nową wieżą? Bardzo prawdopodobne, chociaż oczywiście może się przedłużyć budowa. Dzięki bardzo. Dzięki. Także jakby ktoś chciał się solidnie wyrypać, to zapraszamy na tą imprezę i wszystkie inne. I w ogóle zachęcamy do biegania i jeżdżenia. O właśnie, możemy zareklamować, chociaż nam nie płacą, wyścig Warta Gravel, który odbędzie się w sierpniu, pod koniec sierpnia w Wielkopolsce, bo ja tam będę startował, chociaż nigdy, znaczy raz się zimą ścigałem rowerami i nie lubię się ścigać bardzo, ale znowu jest to taka mała, lokalna impreza rowerowa, którą chcę po prostu sprawdzić, zobaczyć, przypomnieć sobie, jak bardzo nie lubię się ścigać. Trzeba od czasu do czasu. Ja natomiast wypatruję bardzo intensywnie jakiegoś jesiennego biegu na 10-20 kilometrów, gdzieś może w Polsce, żeby też poznać smak tego wyścigu i lokalnych małych imprez.
Także jeżeli macie właśnie jakieś fajne imprezy sportowe i nie tylko, którymi byście się chcieli podzielić, o których byście chcieli nam dać znać, to chętnie przyjmujemy i też przyjmujemy na klatę pretensje niektórych, że nie nagrywaliśmy przez ostatnie chyba 2 tygodnie, nie wypuściliśmy żadnego odcinka. Kuba, to nie były 2 tygodnie, to był jakiś miesiąc. Tak, no zupełnie niespodziewanie rzuciliśmy się w wir pracy, bo przez ostatnie 1,5 roku ja przynajmniej nie miałem za wiele pracy zawodowej. A tutaj przyszło lato i się trochę ruszyło. Tak, dlatego nie wyrobiliśmy się z nagrywaniem odcinków, dlatego też robimy w tym momencie przerwę, chcąc bez zakłóceń i bez przerw dostarczać wam nowe odcinki od września. No i również od października, Kuba. Od jesieni. Czuję, lepiej nie precyzować dokładnie. Czuję, że będziemy mieć długą dyskusję na temat powrotu na antenę. A to może powiedzmy od 1 października. Dobrze, to powiedz od 1 października. Tak, z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, który studenci spędzą już fizycznie, siedząc w aulach i salach wykładowych, a my przed mikrofonami, a wy słuchając nas gdzie bądź, na przykład biegając albo jeżdżąc rowerem. Trzymajcie się, udanych wakacji i do usłyszenia już za 2 miesiące? 3? Mniej więcej. Damy znać. Cześć. Damy znać. Cześć. Damy znać. Cześć. Damy znać. Cześć. Damy znać. Cześć.